Pozwólcie, że ja usiądę, żebym dorównał do poziomu moich gości. I chcielibyśmy porozmawiać, jest pan Eryk Mistewicz, konsultant strategii marketingowych i osoba, która o mediach, nowych mediach wie chyba najlepiej, najwięcej spośród nas. Jest pani Hania Włodarczak, politolog, jak wiem, i osoba, która mediami się też zajmuje, a przede wszystkim ma bogate doświadczenie tu o regionie, o historii, o dziejach tego regionu. Jest pan dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP SA, ale także osoba, która w zakresie historii, wiedzy dotyczącej współczesnych działań marketingowych, także ma wiele do powiedzenia i myślę, że to doświadczenie, ta wiedza się przyda. No a przede wszystkim nasz gospodarz i pomysłodawca tej debaty, dr Piotr Jóźwiak, którego już chyba bardziej nie muszę przedstawiać, chociaż przede wszystkim mi imponuje jako taki prawnik, który potrafi swoją wiedzę prawniczą przelać na działalność na rzecz kultury, na rzecz tego, co wzbogaca nas wszystkich. Także witam Państwa bardzo serdecznie. I tak długo myślałem, jak tę debatę przygotować, w jaki sposób zainteresować przede wszystkim Państwa, którzy tu ją śledzicie, którzy w niej uczestniczycie, ale także naszych gości, bo przecież spotkanie w jednym miejscu tylu wspaniałych osób to jest moment wyjątkowy i chcę, żeby on też zapadł w pamięci nam wszystkim. Dlatego pomyślałem, że kanwą do rozmów, do pytań będą wypowiedzi znanych Polaków, a przede wszystkim Polaków znanych za granicą. Więc pomyślałem, że takim dobrym kluczem do tego to będą wypowiedzi naszych noblistów, ponieważ ich wypowiedzi się słucha wtedy, kiedy odbierają laur Akademii Szwedzkiej, to te słowa zapadają w pamięć, przechodzą też do historii. I pozwoliłem sobie wybrać takie pytania, takie teksty, które będą, myślę, inicjowały naszą rozmowę, nasze spotkanie. Oddam głos najpierw kobiecie, jedynej w naszym towarzystwie, ale przemiłej, pani redaktor Hania Włodarczak, trafiła na Jana Pawła II, jeśli chodzi o cytat. Pozwolę sobie go przeczytać, żebyście Państwo też wiedzieli, jak on brzmi. Byliśmy i jesteśmy w Europie. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy. I tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się to przypisuje. Albo ci, którzy sobie przypisują patent na europejskość. Jak wobec tego myśleć o naszej Polonii, jak Polacy mają się czuć za granicą i jak Polacy powinni też zaznaczyć swoje miejsce w tej Europie, wiedząc, że nie jesteśmy tam przypadkowo. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym zacząć od tego, że szanuję myśl Jana Pawła II w wielu aspektach. Co do tego konkretnego cytatu powiedziałabym tak. Gdyby on odnosił się jedynie do geografii, to zgadzałabym się z nim, z tym cytatem w 100%. Natomiast nie sądzę, żeby taki wielki człowiek jak Jan Paweł II, mówiąc takie słowa, myślał jedynie o geografii. I chciałabym zaznaczyć, że to, co się stało ze społeczeństwem polskim po 1945 roku, po II wojnie światowej, a więc to, że dostaliśmy się w orbitę wpływów Związku Radzieckiego, uczyniło z wielu naszych rodaków homo sovieticus, ogromne spustoszenia w umysłach, które nijak się mają do idei europejskich, które postrzegam jako ideę wolności, szacunku do ludzi, otwartości i wspólnoty przede wszystkim. Jeśli chodzi o
jeśli chodzi o naszych rodaków za granicą, to na pewno w ogóle to, że wybór padł na Jana Pawła, na Karola Wojtyłę i został Janem Pawłem II papieżem wyjątkowym. Można się z wieloma rzeczami nie zgadzać, z zaniechaniami, o których domyślacie się, o czym myślę, ale to nie miejsce na tę dyskusję. Natomiast trzeba przyznać, że był to człowiek nietuzinkowy i wyjątkowy. I myślę, że dla Polaków mieszkających za granicą to był duży impuls i powód do dumy. Nie trzeba być katolikiem, żeby znać i szanować to, co mówił Jan Paweł II. Ja powiem tylko tyle z własnego doświadczenia, bo to po prostu najlepiej. W 2005 roku, kiedy Jan Paweł II odchodził, byłam we Włoszech i oglądając nagłówki, czytając nagłówki gazet włoskich, myślałam sobie, Boże, on jest Polakiem, ja jestem Polką. To jest coś, tak? Myślę, że tak to było odbierane. Ale też jeszcze powiem, jak to działa w drugą stronę. Właśnie przed chwilą rozmawiałam na ten temat z panem konsulem i mówiłam o swoich odczuciach, które mam w Nancy. Bo ilekroć stoję na placu Stanisława i patrzę na tego człowieka i na jego dzieło, to odczuwam ogromną dumę, że jestem Polką i że jestem Leszczynianką. I jestem oczywiście Europejką. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o moje jakieś skojarzenia paryskie, to właśnie to, że pod paryskiej miejscowości Arc Hill mieści się dom studencki imieniem Jana Pawła II, a mieści się on na ulicy Włodzimierza Ilicza Lenina. Także pięknie adresuje się tam koperty. Prowadzą to polscy księża, ale jak się tam adresuje kopertę, to się właśnie pisze dom studencki Jana Pawła II na ulicy Lenina. A to taka skromna dygresja. Bardzo dziękuję i rzeczywiście myślę, że to jest postać i to jest osobowość polska, która pozwala Polakom czuć się pewniej za granicą, lepiej, a przede wszystkim no, nie wstydzić się stąd, skąd pochodzimy. Opatrzność tak sprawiła, że dla pana Eryka Mistewicza mamy taki tekst czy fragment wypowiedzi noblowskiej pani Wisławy Szymborskiej. I pozwolę sobie go zacytować. W naszej krzykliwej epoce dużo łatwiej przyznać się do własnych wad, jeżeli tylko prezentują się efektownie, a dużo trudniej do zalet, bo są głębiej ukryte i w które samemu nie do końca się wierzy. Czyli to jest, jak mamy się przedstawiać za granicą i co mamy uwypuklić w naszych cechach, w naszej mentalności, co pozwoli nam lepiej żyć za granicą. Dzień dobry, witam Państwa, witam w tym pięknym, fantastycznym miejscu na tak ważnej konferencji z tak zacnymi gośćmi, z tak istotnymi tematami. Wspieram, zawsze będę wspierał wszystko, co dotyczy relacji polsko-francuskich. Mam wrażenie, że cały czas jestem na pograniczu polsko-francuskim. Mam wrażenie, że cały czas pracując jako prezes Instytutu Nowych Mediów, wydawca miesięcznika Wszystko co najważniejsze. Mam też wrażenie, że to co tworzymy, to tworzymy właśnie na pograniczu polsko-francuskim. Natomiast wracając do pytania, też pozwolę sobie odpowiedzieć trochę w inny sposób. W ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach sporo relacji ze strony dziennikarzy francuskich, którzy w naturalny sposób są mocniej zainteresowani Polską i już mówią, że w piątek, w poniedziałek przylecą, musimy się spotkać. No i przy okazji pytają, słuchaj, ale co tam się u was właściwie dzieje? Co jest taką najciekawszą rzeczą, o której warto mówić? Co może zainteresować naszych czytelników, naszych widzów, naszych słuchaczy? Co tak naprawdę przewidujesz? Jaka ta Polska w tej chwili jest? Byłem w Polsce 2 lata temu, 5 lat temu. Co się zmieniło? I moja odpowiedź jest taką odpowiedzią, która dotyczy Polaków mieszkających w Polsce. Za chwilę przejdę do Polonii, ale jeżeli mówię o Polakach mieszkających w Polsce, mówię o tym, że Polacy się wyprostowali. Że Polacy się wyprostowali. Że
w jaki sposób doszło do nich poczucie własnej godności, własnej wartości, tego, że są w stanie tworzyć fantastyczne rzeczy, że nie muszą być ostatnim elementem na linii produkcyjnej w zakładzie zagranicznym, tylko mogą tworzyć własne podmioty, własne relacje, że są w stanie tworzyć fantastyczne rzeczy, że się wyprostowali. Dobrze by było, gdyby w podobny sposób wyprostowała się Polonia. Jeżdżę po świecie, spotykam się z Polonią francuską, spotykam się z Polonią w różnych krajach, spotykam się z wieloma grupami Polonii. Najczęściej to są grupy, które są podzielone między sobą, które w momencie, kiedy jest naturalny jakiś lider w jednym kraju, ten lider Polonii, który zna miejscowy język, jest z miejscowej socjety i mógłby w tym kraju odnosić sukcesy, mógłby wejść do parlamentu, mógłby być przedstawicielem Europy Centralnej na przykład w miejscowym parlamencie. To się okazuje, że podobnie zresztą jak w polskiej polityce. W polskiej polityce najgorszym wrogiem jest nie konkurent z listy konkurencyjnej, tylko konkurent z listy własnej. Ale wtedy okazuje się, że ten jeden człowiek, ten Polak, w odróżnieniu od Ormian we Francji, od Ukraińców w Kanadzie, to nagle się okazuje, że ten Polak ma tak bardzo pod górkę, żeby cokolwiek osiągnąć, że on dochodzi do wniosku, że nie będzie się w pewnym momencie starał, ponieważ Polacy, Polonia z jego kraju nie udzielają mu pomocy, ponieważ zadają sobie pytanie, dlaczego on, a nie ja. Czyli najgorsze polskie cechy, które gdzieś tam mam wrażenie w ostatnich dziesięcioleciach zamarły i zostały zredukowane. Taki coś, co nie jestem w stanie tego zdefiniować, czy to jest głęboki PRL jeszcze, czy co jest tego przyczyną, to mam wrażenie, że Polonia nie jest w stanie się wyprostować. Polonia nie jest w stanie uwierzyć w siebie. Polonia nie jest w stanie współpracować. Polonia współpracować ze sobą. Polonia nie wierzy w to, że ich przedstawiciel mógłby wejść do Zgromadzenia Narodowego albo do parlamentu lokalnego. I wszystkie przypadki, które temu przeczą, to są ludzie, którzy robią to wbrew pozorom, wbrew Polonii. Co jest smutne, co warto by było zmienić. Wierzę w młodą Polonię. Cieszę się, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest minister Jan Dziedziczak odpowiedzialny za Polonię. Obserwuję jego pracę, widzę w jaki sposób z zespołem ludzi pracuje i gdzie tak naprawdę jest i co chwilę wspiera Polonię, a to w Argentynie, a to w Hiszpanii, a to we Francji, a to właściwie w tak wielu krajach, że nawet nie wiedziałem, że tak wiele ośrodków polonijnych mamy. Więc na poziomie państwa polskiego wreszcie praca z Polonią jest dobrze zorganizowana. Na poziomie również widzę to Episkopatu Polski i pracy Kościoła. Ta praca z Polonią, współpraca z Polonią bardzo dobrze przebiega. To, czego brakuje, no to brakuje tego ostatniego elementu, tego przekonania Polonii, że może się wyprostować, że może mówić jednym głosem, że może, podobnie jak Ormianie we Francji, podobnie jak Ukraińcy w Kanadzie, możemy skopiować te same modele bez złych naleciałości, bez złych cech. Bardzo dziękuję. Cieszę się, bo gościmy pana prezydenta Łukasza Borowiaka, też osobę, która wspiera nasze działania. I zapraszam tu do nas.
Ja jeszcze jakby powiem, czy przypomnę, że ta debata nosi tytuł Polonia i Polacy za granicą, a trójkąt weimarski. I przyznam się szczerze, wiem, że to trudny temat, bardziej, że ja nie mam doświadczenia w trójkątach i wiem, że w ogóle relacje są dużo trudniejsze. Dlatego tak wielką uwagę zwracam, czy zwracamy na raczej Polaków, Polonię za granicą. I tak jak w tej chwili patrzyliśmy na zachód, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na wschód trochę i opowiedzieli też trochę o roli, jaką mamy, jaką mają dyplomaci, żeby tą naszą Polaków za granicą, bo przecież my na wschodzie nie mamy Polonii, my mamy Polaków. Dlatego pozwolę sobie dla pana konsula honorowego Czesława Bartela przygotować czy przypomnieć cytat Czesława Miłosza, który wygłosił podczas odbierania Nagrody Nobla. Dobrze jest urodzić się w małym kraju, gdzie przyroda jest ludzka na miarę człowieka, gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne języki i różne religie. Mam na myśli Litwę, ziemię mitów i poezji. I chociaż moja rodzina już od XVI wieku posługiwała się językiem polskim, tak jak wiele rodzin w Finlandii szwedzkim, a w Irlandii angielskim, wskutek czego jestem polskim, a nie litewskim poetą. Krajobrazy i być może duchy Litwy nigdy mnie nie opuściły. Dobrze jest słyszeć od dziecka słowa łacińskiej liturgii, tłumaczyć w szkole Owidiusza, uczyć się katolickiej dogmatyki i apologetyki. Jest błogosławieństwem, jeżeli ktoś otrzymał od losu takie miasto studiów szkolnych i uniwersyteckich, jakim było Wilno. Miasto dziwaczne, barokowej i włoskiej architektury przeniesionej w północne lasy i historii utrwalonej w każdym kamieniu, miasto 40 katolickich kościołów, ale i licznych synagog. W owych czasach Żydzi nazywali je Jerozolimą Północy. I Wilno w oczach Miłosza jest właśnie przykładem takiego wielokulturowego, wielonarodowościowego tygla i miasta, który jednak, gdzie ten najsilniejszy rdzeń jest rdzeniem polskim, bo przecież to Wilno tchnie do dzisiaj tą polskością i nie można przejść obok uniwersytetu, nie można przejść obok Starego Miasta, siedziby czasu takiego. I jak tamte relacje i relacje Polaków z innymi narodowościami wpływają na Polskę tu u nas. Litwini nazywają to koroną. Oni nie mówią o Polsce, tylko właśnie mówią o koronie. Jest to dla mnie dość wyjątkowo trudne pytanie. Po pierwsze, jestem konsulem honorowym, ale we Francji. W Wilnie byłem tylko raz i to 80 lat później niż mój dziadziuś w mundurze legionisty. Także na temat Wilna i Litwy niewiele będę mógł powiedzieć. Relacje międzyludzkie są chyba identyczne i na zachodzie, i na wschodzie. Może z pewnymi odchyleniami. Muszę powiedzieć na moim własnym przykładzie. Przyszło mi żyć 40 lat już poza granicami Polski, a 40 lat temu powiedziałem, że nigdy w życiu nie wyjadę za granicę. To był przypadek po prostu. Tam się urodziły nasze dzieci. Często, kiedy mnie pytają Francuzi, a pan się czym, kim jest? Zawsze im odpowiadam w następujący sposób. Jestem czystej krwi Polakiem, ale sercem jestem Lotarińczykiem, no bo tam spędziliśmy tyle lat. I wydaje mi się, że takie jest spojrzenie chyba najłatwiejsze, żeby po prostu odnaleźć się w danym świecie. Mówił tu mój sąsiad z prawej strony, mam nadzieję, że z lewej będzie tak samo, że Polonia jest bardzo podzielona, że powinna się wyprostować. I tutaj niestety nie mogę zgodzić z panem redaktorem. Dlatego, że Polonia w tej chwili jest znacznie inaczej wygląda niż ta, która wyglądała, kiedy myśmy przyjechali 40 lat temu. Jest po prostu nieporównywalna. Tamta Polonia faktycznie była dość mocno, z takiego kolofialnego słowa, że stłamszona, przytłumiona. Ich po prostu nie było widać. Oni żyli, takim brzydkim słowem, w gettach polskich. Robili wszystko, żeby ich dzieci straciły całkowity kontakt z Polską, z polskością. Żeby się całkowicie zintegrowały. Robili wszystko, żeby te dzieci wykształcić. I ogromna ilość tych robotników dopięła swego. Ich dzieci to dziś lekarze, to są adwokaci, to są sędziowie, to są prokuratorzy, to są oficerowie. Prosty przykład, nie tak dawno ostatnim szefem korpusu, Eurokorpusu był
czterogwiazdkowy generał, Kołodziej. Nazwisko typowo polskie i oczywiście pochodzi z rodziny spod Torunia. I wcale się tego nie wstydził, wręcz przeciwnie. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy na wszystkich oficjalnych uroczystościach bezbłędnie wymawiali nazwisko Kołodziej. Nie przekształcali w jakikolwiek sposób. Więc ta Polonia jest już w tej chwili inna. To prawda, że Polonia jest podzielona. Ale czy nasz naród nie jest podzielony? Polonia dla mnie to jest po prostu odbicie lustrzane danego środowiska, skąd się pochodzi. I to wszystko idzie za nami cały czas. Te wszystkie nasze cechy, zalety, wady niestety mamy ze sobą. Nie da się na pewno tego zgeneralizować. Ale że jest podzielona, to też prawda, że zazdrość polskim w Polakach jest dość istotnym elementem. Nie wiem, skąd to się bierze. Ale przykład chociażby rozmowy z oficerem imigracyjnym w Stanach Zjednoczonych. Kiedy mu zadano pytanie, jedna Polka zadała im pytanie, ponieważ byli na ty, słuchaj, powiedz mi, dlaczego wy bez przerwy prześladujecie tych Polaków, którzy nie mają dokumentów? On tak na nią spojrzał i mówi, a po co do mnie dzwonicie? I mamy samą odpowiedź, po co do mnie dzwonicie? Gdybyście nie dzwonili, no to by tak nie było. Ja się troszkę inaczej przygotowałem, bo myślałem bardziej, że będziemy mówili o Trójkącie Weimarskim, o tym, co ta... Ale to bardzo dobrze. Bardzo będziemy ciekawi pańskiej opinii na ten temat, bo wiem, że te opinie są w Polsce podzielone. I pan Eryk Mistewicz na przykład mówił, że nie jest zwolennikiem, sympatykiem Trójkąta Weimarskiego. Chciałbym poznać pańską opinię. Moją opinię? Ja jestem zwolennikiem. Naprawdę zwolennikiem. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Zacznę od tego, że akurat przed chwilą mówiliśmy o świętym Janie Pawle II, którego po raz pierwszy w życiu, znaczy po raz drugi w życiu mogłem zobaczyć, a pierwszy jako znaczy pierwszy raz, przepraszam, zagmatwałem się, pierwszy raz go widziałem, kiedy był kardynałem, ponieważ to była diecezja częstochowsko-krakowska, do której myśmy należeli, przyjechał do Wielunia. A drugi raz miałem okazję zobaczyć go właśnie w mieście Nancy, kiedy był jako papież, już przyjechał do nas. I faktycznie, tu wracając do koleżanki z prawej strony, faktycznie Francuzi, przynajmniej z tymi, których spotykam, pierwszym nazwiskiem to jest Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Większość osób zna jego nazwisko prawdziwe, rodowe. Jest to wielki symbol polskiego narodu, którego naprawdę nie musimy się wstydzić. I to się powtarza nawet jeszcze dzisiaj. Ludzie ciągle powtarzają o tym. I to jest taki element, o którym mówię, że Jan Paweł II był w Nancy i zostawił po sobie ślad. Ludzie o tym pamiętają. Drugim elementem to właśnie Trójkąt Weimarski, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że na 25 szczytów Trójkąta Weimarskiego dwa odbyły się w Nancy. I do trzeciego miałem prośbę od mera i wszystkie upoważnienia, żeby po prostu przekonać wszystkich, aby jednak trzecie odbyło się w 2020 roku w Nancy. No nie udało się z takich czy innych przyczyn. A przecież to jest o tyle ciekawe, że muszę sięgnąć do mojej ściągi, którą sobie przygotowałem. Przecież Trójkąt Weimarski został podpisany 28 sierpnia. Tam jest masę symboliki. Weimar 28 sierpnia. 28 sierpnia data urodzenia Goethego. Schiller, który również poeta niemiecki, również był jego współpracownikiem. Druga rzecz, która jest symboliką Weimar. Weimar to pierwsza niemiecka demokratyczna republika, którą oczywiście separatyści, a później Hitler całkowicie wyrzucił z Europy. Obok Weimar znajdował się obóz koncentracyjny Buchenwald. Także tej symboliki tam naprawdę było bardzo dużo. I przecież po co stworzono, znaczy po co powstał ten pomysł? Pomysł powstał dlatego, żeby po prostu powstała organizacja, nie umowa, formalna umowa o współpracy, tylko konkretnie forum spotkań, dialogu, nieformalnej wymiany pomiędzy trzema państwami, co jest po prostu łatwiejszą formą do porozumiewania się. Żeby wzbogacić dziedzictwo kulturowe i żeby po prostu można użyć to jako podpory do innych działań. Na przykład w moim przypadku takim działaniem było stworzenie Trójkąta Weimarskiego osób z niepełnosprawnością. Trójkąt Weimarski jako po prostu symbol współpracy polsko-francusko-niemieckiej. Udało nam się doprowadzić, że osoby na wózkach potrafiły przemieścić się z Francji do Polski. Były tam na 2 tygodnie na czasach w cudzysłowie. Poznały swoich kolegów, koleżanki i tak samo Polacy przyjechali do Francji.
Nie udało nam się tylko trzeciego zrobić z Karlsruhe z Niemcami, po prostu ze względu na to, że COVID nam przeszkodził. Jest to jakby taka kanwa, na której można budować różnego rodzaju współpracę, ponieważ jest to taka nieformalna instytucja, nieformalna umowa. Wrócę jeszcze do samej genezy tego. Pierwszym ministrem spraw zagranicznych był wtedy pan profesor Krzysztof Skubiszewski. I chyba przez przypadek, ale pan profesor Skubiszewski ukończył Centrum Europejskie, czyli Prawo Międzynarodowe Europejskie w Nancy. Tak samo jak pan Saryusz Wolski. I to mnie również posłużyło do tego, aby postarać się i otworzyć Centrum Europejskie w Lublinie. I w tym roku miałem zaszczyt być na wręczeniu pierwszych podwójnych dyplomów dla studentów polskich, którzy otrzymali równocześnie dyplom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i dyplom Uniwersytetu Lotaryńskiego z prawa europejskiego. Myślę, że dobrze zmodnopolić wam czasu, przepraszam. Bardzo panu dziękuję, panie konsulu. Ta nasza wiedza o trójkącie weimarskim to jest jak sinusoida. Jak jest jakieś wydarzenie, my nagle otrzymujemy dużo informacji, ale potem to wszystko nikt nie kuchnie. Widzę, że pan Eryk Mistewicz patrzy na mnie, więc jeśli by chciał zabrać głos, tak, pozwolę. Jedno słowo tylko chciałem dorzucić jeszcze, bo o tyle ciekawe, że drugie spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Nancy odbyło się w 2005 roku. I co się wtedy jeszcze wydarzyło? Było odsłonięcie odnowionego placu Stanisława. Jeżeli mogę, tylko jedno zdanie, takie votum separatum, bardzo mocne, w odniesieniu też do tego, że się wyprostowaliśmy. Jestem za wzmocnieniem dialogu polsko-francuskiego. Jestem za wzmocnieniem dialogu Polska-Ukraina. Uważam, że w dialogu Polska-Francja nie potrzebujemy nikogo więcej. W dialogu Polsko-Francja, w rozmowie, jak możemy wzmocnić i Polskę, i Francję, nie potrzebujemy ani Rosji, ani Niemiec. W rozmowie z Ukraińcami na temat relacji Polska-Ukraina nie potrzebujemy trójkąta z udziałem Niemiec albo trójkąta z udziałem Rosji. Uważam, że powinniśmy wzmocnić relacje polsko-francuskie, a potem oczywiście możemy je poszerzać o relacje Polska, Francja, Hiszpania, Polska, Francja, Włochy, Polska, Francja, Niemcy lub jeżeli będzie taka wola, bo też nie wiadomo co się wydarzy, o trójkąt Polska, Francja, Rosja. Natomiast podstawą do działania, podstawą do myślenia jest stanięcie na nogach, wyprostowanie się, uznanie, że w relacjach z innymi partnerami nie musimy mieć żadnego wujka, który pomoże nam bronić naszych idei. Jeżeli w relacjach Polska-Francja chodzi o rozwój relacji polsko-francuskich i o wzmocnienie ich w sposób fenomenalny. Mamy bardzo wiele rzeczy, które nas łączy i jednocześnie rozróżnia nas od innych krajów w Europie. Wspólna polityka rolna łączy Francję i Polskę, separuje nas od polityki niemieckiej. Polityka energetyczna Polski i Francji łączy nas, separuje nas od polityki niemieckiej. Więc w związku z tym tworzenie na siłę Trójkąta Weimarskiego i podporządkowywanie polityki Polski i Francji temu, aby zawsze doprosić albo najczęściej doprosić tam Niemiec, na tym etapie, kiedy to powinniśmy wzmacniać relacje pomiędzy Polską a Francją, budzi mój taki troszkę uśmiech pod tytułem przepraszam, dlaczego? Z Ukraińcami też jesteśmy w stanie rozmawiać bez udziału Niemiec i byłyby to chyba lepsze rozmowy niż z ich udziałem. Dziękuję. Tak, oddam jeszcze pani Hani głos. Ja z kolei pozwolę sobie nie zgodzić się z moim przedmówcą, dlatego że, jak sama nazwa wskazuje, trójkąt to są trzy strony, tak? Trójkąt Weimarski został powołany w 1991 roku. Proszę sobie przypomnieć, jak wtedy wyglądała Polska. Myśmy byli dopiero co po transformacji, tak? Ustrojowej. Myśmy wchodzili do tej politycznej rodziny europejskiej i dogadywanie się z dwoma największymi państwami w Unii Europejskiej było dla nas bardzo istotne, tym bardziej, że my w tej Unii nie byliśmy. Musieliśmy na to czekać do 2004 roku.
I to że po prostu mogliśmy pewne rzeczy ustalać, jeszcze nie będąc członkiem wspólnoty politycznej, jaką jest Unia Europejska, chyba było dobre dla Polski. Nie byliśmy parweniuszami Europy, tylko po prostu ktoś się z nami liczył. Ktoś założył organizację, w której uczestniczyliśmy. I ilekroć myślę o Trójkącie Weimarskim, to uważam, że powinien jak najprężniej działać, a na dodatek myślę jeszcze dalej, że jego patronem powinien być Stanisław Leszczyński, ponieważ biografia tego króla jak najbardziej wpisuje się w ideę tych trzech państw właśnie poprzez to, że mieszkał w Polsce, był Polakiem, mieszkał w Zweibrücken. Dzisiaj Niemcy, kiedyś kolonia, kiedyś część Szwecji, no i we Francji, gdzie zrobił wiele dobrego. I dlatego uważam, że trójkąt powinien jak najbardziej działać. Tutaj nie rozmawiamy o powołaniu czegoś, czy zaproszeniu, czy niezaproszeniu, tylko o czymś, co działa. Oczywiście to, czy Polska uczestniczy w sposób aktywny i czy co się z tym trójkątem dzieje, zależne jest od polityki zagranicznej państwa. A jak wiemy, po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę, Prawo i Sprawiedliwość, Trójkąt Weimarski, no powiedzmy, nie był na pierwszej linii działań tego rządu. Mówiłem państwu, że sprawy Trójkąta nie są łatwe. Wiem, że jeszcze pan konsul chciał dodać tylko zdanie. To znaczy, ja tylko chciałem uzupełnić tylko, dlatego że przypomniały mi się słowa pana profesora Bronisława Geremka, który powiedział na temat Trójkąta Weimarskiego takie krótkie zdanie. Jest to inteligentny instrument polityczny. I myślę, że z tego instrumentu korzystać i go wykorzystywać do naszej polityki. Czy jesteśmy za, czy nie. Nie będę przytaczał dowcipów na temat trójkątów, ale po prostu sąsiadów się nie wybiera, tak jak braci. Dlatego ten słynny dowcip mówiący o tym, że Związek Radziecki to nie są nasi przyjaciele, tylko bracia, ponieważ przyjaciół to sobie sami wybieramy, a braci się nie wybiera. Sąsiada nie da się zmienić. On jest i będzie w tym miejscu. A wydaje mi się, że dobro stosunków sąsiedzkich jest bardzo istotne. I wracając do genezy Trójkąta Weimarskiego, podejrzewam, że jednym z pomysłodawców to była nie Polska, nie Niemcy, tylko Francja, która po prostu miała inspirację, żeby włączyć się po prostu w unormalizowanie. Chodziło o to, żeby nie pozostawić Niemców i Polaków w takim jałowym konfrontacji w Jałowie, żeby po prostu spróbować jakoś się dogadać, a tym bardziej, że to było rok przed, 2 lata po upadku muru berlińskiego i rok przed przed przystąpieniem, jak to było, 2 lata i chyba tak, w jakim to czasie było. W każdym bądź razie Polska wtedy nie należała ani do NATO, ani do Unii Europejskiej i pomogło nam ta współpraca. Bo dlaczego mówię, że jestem za? Ponieważ nie jest to taka formalna umowa podpisana, że musimy to albo nie. Chcemy, to w porządku. Nie chcemy, to nikt nas do tego nie zmusza. I dlatego wydaje mi się, że jako narzędzie polityczne warto byłoby z niego skorzystać. I warto go z niego korzystać. I do tej pory nam się jakoś to udawało zrobić, nawet używając czy młodych w Trójkącie Weimarskim, jako po prostu symbolika, jako pretekst. Bardzo dziękuję. Nie oddalimy się daleko od Paryża, od paryskiego bruku, ale pozwolę sobie zaprosić do udziału w debacie pana Rafała Zgorzelskiego. I dla niego przygotowaliśmy taki cytat Olgi Tokarczuk, wygłoszony podczas jej odebrania przez nią Nagrody Nobla. I pisze ona, że nasi przodkowie wierzyli, że dostęp do wiedzy przyniesie ludziom nie tylko szczęście, dobrobyt, zdrowie i bogactwo, ale stworzy społeczeństwo równe i sprawiedliwe. To, czego według nich brakowało światu, to była powszechna mądrość płynąca z wiedzy. I tu przypomina mi się też taka opowieść Józefa Mackiewicza, który był zachwycony widokiem dorożkarzy w Paryżu, którzy czytali gazety. On był szczęśliwy, mówi, nagle ci prości ludzie mają dostęp do wiedzy z całego świata, to na pewno stworzy coś dobrego, coś wyjątkowego, podniesie poziom naszej wiedzy. Ale potem jak zobaczył na ulicach
rosyjskich, rosyjskie gazety, jak zobaczył, co tym ludziom prostym, biednym wciskają ci redaktorzy i ci polityczni maherzy, jakby zwać, ten jego entuzjazm opadł i on był przerażony, do jakiego stopnia ta wiedza antyhumanistyczna, nieludzka jest wciskana poprzez media. I myślę, że do takiego do samego wniosku, może trochę inaczej, doszła Olga Tokarczuk, która mówi, że kiedy powstał internet, wydawało się, że idee te będą wreszcie mogły zrealizować się w sposób totalny. Spełnione marzenia często nas rozczarowują. Okazało się, że nie jesteśmy w stanie unieść tego ogromu informacji, która zamiast jednoczyć i uogólniać i uwalniać, różnicuje, dzieli, zamyka w bańkach, tworzy wielość opowieści nieprzystających do siebie albo wręcz wrogich sobie, antagonizujących. I kończy to krótko. Internet to coraz częściej opowieść idioty pełna wściekłości i wrzasku. Pan specjalizuje się, czy ma dużą wiedzę o mediach, o internecie. Jak pan na to patrzy dzisiaj? I na ile Polacy, Polonia mogą z tego korzystać? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie państwa. Gratuluję tak ciekawie zorganizowanej konferencji. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście odniosę się do pytania, choć chciałoby się również podjąć dyskusję z głosami, które się pojawiły wcześniej. Tak, z prawej strony, dokładnie z prawej strony. Natomiast, szanowni państwo, jeśli chodzi o mnie, to tak jak naród stanowi wspólnotę pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, tak ja, jeśli chodzi o kwestie terytorialne, postrzegam wspólnie właśnie w taki sposób naród Polaków mieszkających w kraju i poza granicami. I rzeczywiście tutaj na tym polu kilka doświadczeń udało się zbudować i wydaje się, że też dziękuję panu ministrowi za to, bo te działania realizowane w ostatnich latach są zdecydowanie bardziej usystematyzowane i adresowane również do Polonii, ale też potrzebna jest aktywność na polu takim think tankowym. Ja akurat miałem przyjemność kilka takich różnych działań realizować, będąc współtwórcą czy twórcą pierwszego think tanku polskiego na prawie amerykańskim, Warsaw Institute Foundation, i tam rzeczywiście dużo, dużo rzeczy robiliśmy, czy moje środowisko robiło, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też chociażby ostatnio już z racji akurat wykonywanych obowiązków zawodowych byłem zaangażowany w roku ubiegłym w taki projekt, który też został przez nas zaadresowany do Polonii jako czytelny sygnał, że pozostajemy z nią w łączności, tak, w takiej ideowej i wspólnotowej. To w ramach Polskich Kolei Państwowych na stulecie utworzenia Związku Polaków w Niemczech przeprowadziliśmy taką inicjatywę nadania dworcowi kolejowemu w Opolu imienia Związku Polaków w Niemczech. Byłem w to osobiście zaangażowany i pewnie nawet głównym promotorem tego rozwiązania. I to też był taki czytelny sygnał, że my o tej Polonii myślimy poważnie, traktujemy jako część tej wielkiej wspólnoty narodowej, którą tworzymy niezależnie od tego, czy dzieli nas ocean, czy internet, tak, akurat sieć w tym momencie. I jestem głęboko przekonany, że te działania powinny być kontynuowane. Na przykład w Stanach Zjednoczonych obserwowaliśmy, może nie ze zazdrością, bo tego uczucia we mnie nie ma, ale aktywność uproszczeń Instytutu Węgierskiego, którym otrzymał właśnie przecież z budżetu państwa ogromne środki na to, żeby prowadzić miękką politykę na rzecz państwa węgierskiego. I tutaj wydaje się, że te wszystkie inicjatywy powinny być wspierane. Gdzieś tam miałem też przyjemność współpracować z dziennikiem na przykład związkowym w Stanach Zjednoczonych, publikując jakieś teksty, ale jestem jakby absolutnie, mam pewność, że taką płaszczyzną, na której jest najwięcej do zrobienia i to będzie budowało naszą wspólnotę, jest właśnie aktywność kulturalna. Na polu kultury, tu się wygrywa wojnę, tak, na polu kultury. Natomiast jednak muszę troszkę odnieść się do tego, o czym panowie wcześniej mówiliście, czy państwo, przepraszam, bo również pani redaktor. Jeżeli chodzi o Trójkąt Weimarski, to jest po prostu to jedna z płaszczyzn współpracy i dialogu
międzynarodowego, tak jak Grupa Wyszehradzka, jak Bukaresztańska Dziewiątka, jak Inicjatywa Trójmorza, jak szerzej Unia Europejska, jak absolutnie tutaj nie mam wątpliwości, że te rozmowy i współpraca powinny być kontynuowane. Musimy pamiętać jednak o tym, o czym mówił pan redaktor Mistewicz, właśnie z tych pozycji godnościowych, czyli z pozycji podmiotowego, niezależnego, suwerennego państwa, oczywiście polskiego, i musimy przede wszystkim pamiętać o tym, ja akurat jestem historykiem z wykształcenia, więc też miałem okazję śledzić różne okresy i sobie analizować, i rzeczywiście akurat uważam, że z Francją trzeba pogłębiać współpracę z bardzo prostej przyczyny, że jeżeli my rozluźnimy związki, czy nie będziemy ich nawiązywać, no to naturalnym partnerem takim przyciągającym do współpracy zawsze była Rosja, tak? No tak to wyglądało, tak? I o tym trzeba pamiętać, a między Niemcami a Rosją, i to jest moja teza, nie ma miejsca na słabe narody i narody niezorganizowane, które nie prowadzą dobrej i mądrej polityki. I osobiście uważam, że Polonia rzeczywiście wspierana też przez z pozycji państwa polskiego ma sporą rolę do odegrania. Ona niestety, przynajmniej te środowiska, gdzie ja poznałem, trochę muszę potwierdzić tezę podniesioną słusznie przez pana redaktora Mistewicza, że jest podzielona, choć może już nie tak bardzo jak kiedyś. Zawsze była podzielona, no ale to zawsze występują różnice, tak, w narodzie i polskim, i każdym są różne poglądy. Natomiast ona mogłaby tak mądrze wspierana przez państwo polskie rzeczywiście być elementem miękkiej polityki na rzecz państwa polskiego, no bo to są silne diaspory, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, które rzeczywiście poprzez swoją aktywność mogłyby wywierać pewnego rodzaju, użyję takiego upraszczającego słowa, presję, tak, na władze lokalne, władze krajowe, na rzecz po prostu dobrej współpracy i realizacji interesów polskich. Natomiast oczywiście internet, bo o to zapytał pan dyrektor, jest takim narzędziem, które niesie ze sobą, jak zawsze, postęp dla ludzkości, niósł różne możliwości, ale też szerokie ryzyka. I to jest jedno z tych narzędzi, które możemy oczywiście w ramach tej współpracy wykorzystywać, ale główną płaszczyzną to jest kultura. Na polu tu kolega, rozmawialiśmy jadąc do tego pięknego zamku, mówi: słuchaj, ten PRL jaki był to był, a był taki, jak państwo wiecie, ale mówi, na przykład zespół Mazowsze jeździł po całym świecie, tak, integrował Polonię, tak, wokół, no, pięknego przekazu artystycznego i tak dalej. No i to tak, rzeczywiście tak to wyglądało. Natomiast i jeszcze tylko jeden wątek. Nie uciekajmy, z mojej perspektywy, nie uciekajmy od żadnej współpracy i żadnego formatu współpracy geopolitycznej. Rozmawiać należy z każdym, tylko trzeba to robić w sposób mądry i zawsze pamiętać o polskich interesach narodowych. I tyle, więc kontynuować tą współpracę po prostu warto, twardo stojąc na gruncie swoich interesów narodowych, ale to tak jak wszędzie w innych formatach, czy w Grupie Wyszehradzkiej, czy chociaż ja osobiście uważam, obok Unii Europejskiej, oczywiście NATO za podstawowy taki format współpracy, i uważam, że to powinno być rozwijane i naprawdę tak na poważnie rozwijane, to Inicjatywa Trójmorza, Czwórmorza w tej chwili po włączeniu we wrześniu Grecji do tej inicjatywy, ale oczywiście rozmawiajmy z Niemcami, rozmawiajmy z Francją, bo jak my tego nie będziemy, nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, które się zawsze kończyły z perspektywy naszej historii źle po prostu dla niepodległego państwa polskiego, no bo jeżeli my nie będziemy przyciągać do siebie, nie, na przykład w Francji, nie będziemy być z nią w takich dobrych relacjach, dobrym układzie, to ona będzie w dobrym układzie z Rosją. Albo co nie daj Boże, będą Niemcy z Rosją w dobrym układzie, a to jak się zawsze kończyło, to państwo wiecie doskonale. Ja jako historyk analizowałem różne okresy właśnie, chociażby ostatnio mamy okrągłą rocznicę powstania styczniowego, a więc tutaj takie relacje dyplomatyczne, gdzie rządy narodowe powstańcze właśnie też zabiegały o wsparcie
Francji na rzecz niepodległego państwa polskiego i było naprawdę bardzo blisko do międzynarodowego konfliktu, no bo Polskę do niepodległości wyniósł międzynarodowy konflikt, a nie lokalna ruchawka. I tutaj rzeczywiście Francja była bardzo bliska tego, żeby no, na rzecz może nie tyle niepodległej Polski, ale to jednak by prowadziło w konsekwencji do niepodległej Polski, rzeczywiście wywołać konflikt taki no, międzynarodowy, czy też chociażby Konfederacja Barska, bardzo ciekawy okres we współpracy polsko-francuskiej, w zasadzie konfederatów barskich, to XVIII wiek, też z Francuzami, gdzie też było bardzo mocne zaangażowanie Francji było na rzecz konfederatów barskich. No, ale to by długo można jeszcze opowiadać. Podstawowa płaszczyzna współpracy, kultura, i naród postrzegany jako zbiorowość tych pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych i niezależnie od tego, gdzie dany Polak mieszka, jeśli myśli po polsku i realizuje obowiązki polskie, to tak trzeba na to patrzeć. Dziękuję panu bardzo. Ja myślę, że jeszcze mamy jeszcze czas na to, żeby podsumować jakiś taki finał, ostatnie parę minut poświęcić, ale chciałbym jeszcze też zwrócić uwagę na to, że olbrzymią rolę odgrywa to, jak Polacy się wypowiadają o Polakach za granicą, jak Polacy budują opowieść o Polsce, o tym, kim jesteśmy i co wnosimy do Europy. Takim przykładem historycznym dla mnie zawsze była przemówienie Henryka Sienkiewicza w 1905 roku, gdy odbierał Nagrodę Nobla. Po pierwsze powiedział, że to on nie czuje, że to dla niego, dlatego że jest tylu wspaniałych poetów i pisarzy w Polsce, że każdemu z nich ta nagroda by się należała, że on raczej traktuje to jako nagroda dla... Zresztą przeczytam, to będzie lepiej. Jednakże zaszczyt ten, cenny dla nas wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym musi być dla syna Polski. Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje. Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa. Głoszono ją pobitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać. Komuż nie przyjdą na myśl słowa Galileusza, a jednak się kręci. Chciałbym spytać pana prezydenta, jak się to kręci, że od tak długiego czasu opowiadamy o tej Polsce za granicą. Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że to takie trochę podsumowanie tego wszystkiego. Ja myślę, że pan dyrektor tutaj mnie pyta w kontekście Leszna, prawda, w kontekście tych naszych projektów i tutaj takie trochę podzielenie się w kontekście tego, co wszyscy państwo tutaj mówiliście. Dla mnie rzeczą taką fenomenalną było, jak pojechaliśmy do Francji, początkowo Francuzi, tutaj była duża pomoc i ze strony konsulatu, i ze strony Polonii funkcjonującej we Francji, ale pamiętam, że tak na początku to myśleli, że przyjechaliśmy tutaj do Francji, że być może będziemy chcieli, żeby nam coś tutaj władze sfinansowały, żeby nam dali wszystko za darmo, może jeszcze na końcu gdzieś tam coś postawili, a tu się okazało, że jest projekt, że my de facto mamy pieniądze, że chcemy coś fajnego zrobić i nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, jak powiem, że na końcu pan mer tutaj w Nancy, pałac wynajmowany za naprawdę duże pieniądze, on nam faktycznie udostępnił, bo mówi, wy tu przyjechaliście coś fajnego zrobić, zróbcie sobie w tym pałacu, przyszli zastępcy mera, bo naprawdę było to ważne wydarzenie, było to też chyba ważne wydarzenie dla Polonii, my zrobiliśmy być może jedną z pierwszych jakichś konferencji właśnie na Uniwersytecie Lotaryńskim, ale myślę, że tak naprawdę trzeba było mieć pewien pomysł. Oczywiście do tego, żeby coś udało się zrobić, trzeba też mieć pieniądze, trzeba też mieć pewne środki, tak aby móc to wszystko zorganizować. Tu my mówimy tutaj o tej Francji, ale przecież w Lesznie państwo też doskonale wiecie, czy przynajmniej duża część tu obecnych, od kilku lat odbywają się Mistrzostwa Świata drużyn polonijnych, przyjeżdżają drużyny ze świata, z Europy, z różnych krajów i ja raczej dostrzegłem to, że one są naprawdę bardzo zjednoczone, zabawa
współpraca. Oni naprawdę doskonale funkcjonują. I mi osobiście wydaje się, że aż ta kwestia, czy są jakieś konflikty między Polonią, nie jestem też ekspertem, żeby się w tym wypowiadać, nie ma tutaj tak dużego znaczenia, bo jeżeli przyjeżdżamy do Polski, jeżeli rozgrywamy takie zawody, to tak naprawdę wszyscy są w tym zakresie zjednoczeni, a konflikty czy jakieś różnice to chyba były, będą i to zawsze, prawda? No nie szukajmy daleko, no po II wojnie światowej, jeżeli spojrzymy na Londyn, Wielką Brytanię, to tamte konflikty, które wyniknęły z czasów podziału na sanację i narodową demokrację, one były całkiem żywe, jak się czyta w tym co tak naprawdę tam funkcjonowało. Więc ja myślę, że warto robić takie spotkania jak dzisiaj, takie spotkania jak w zeszłym roku w Nancy, takie spotkania jak Mistrzostwa Świata Drużyn Polonijnych. My niedawno byliśmy też jako miasto Leszno w Szkocji. Kilkaset osób, szanowni państwo, na sali, kilkaset osób przedstawicieli Polonii, którzy przyjechali z najróżniejszych miast, dyrektorzy kilkunastu polskich szkół funkcjonujących w Szkocji. To były setki osób, które wzięły udział w tym spotkaniu, które chcą kontynuować, gdzie odkrywaliśmy też nowe postacie. Dzisiaj mówimy o Leszczyńskim znanym. My tam mówiliśmy o takim wcale nie do końca znanym w Szkocji lekarzu polskiego pochodzenia, szkockiego pochodzenia, Polaku, doktorze Janie Johnstonie. I to naprawdę było coś ciekawego, bo przynajmniej oni mówili, oni potrzebują też pewnych jakichś osobistości, osób, które będą łączyły te kraje, w których oni mieszkają, z tymi krajami, z których oni pochodzą, a więc z Polską, prawda? I myślę, że przykład, i to permanentnie podkreślamy, króla Stanisława Leszczyńskiego, który nas tutaj dzisiaj ściągnął, jest takim kapitalnym przykładem. Ja to dzisiaj mówiłem na wstępie, państwo słyszeliście, często bardziej doceniany w tych krajach, ale on był tym wytrychem, który nam w tym Nancy pozwolił otworzyć wiele drzwi. Oczywiście nie udałoby się, gdyby nie pomoc i pana konsula, i Polaków, którzy tam mieszkali, którzy tu mnie przyszli, którzy pokazali, że tak naprawdę jest potrzeba organizowania takich spotkań, trochę naukowych, trochę debatowych, trochę też poczęstunku. Więc myślę, że przynajmniej pan prezydent to już wielokrotnie deklarował, nawet wczoraj do mnie pisał, nie zdradzę też wielkiej tajemnicy, jak powiedział, że temat Leszczyńskiego, tej współpracy kontynuujemy, będziemy chcieli ten temat kontynuować. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Mamy jeszcze czas. Ja bym chciał, jeśli pan pozwoli, od kobiety może zacząć, bo każdy będzie miał jeszcze chwilę na spuentowanie tego, o czym mówimy. Ja chciałabym jeszcze raz podkreślić wagę króla Stanisława. Chciałabym uzmysłowić wszystkim, że ten człowiek był po prostu emigrantem. Król Stanisław Leszczyński był emigrantem, tułającym się po różnych krajach, bo tak los sprawił. Kiedy dotarł do Lotaryngii, on wcale nie był tam dobrze przyjęty. On wyglądał dziwnie, jego dwór wyglądał dziwnie, nie ubierał się według francuskiej mody. Oni byli inni. Ale proszę zobaczyć przez 30 lat władania Lotaryngią, czego on dokonał. On do dziś jest nie tylko przez pomnik, przez to, co zostawił, ale także przez jego historyczne działania jest ciągle ważnym człowiekiem w Lotaryngii. On jest najlepszym przykładem, że nawet jeżeli z jakiegoś powodu trzeba opuścić kraj, tak, bo on musiał opuścić kraj, można w nowym miejscu dokonać czegoś wielkiego. A o tym, jak Lotaryńczycy go kochają, pamiętam, że kiedy robiliśmy film w 2010 roku, premiera była, zresztą tutaj też z panem konsulem rozmawialiśmy, zorganizowana przez pana mera Rossino, mera Nancy. Wtedy podaliśmy taką informację, że rok wcześniej Lotaryńczycy zrobili ankietę, kto najbardziej kojarzy się z Lotaryngią, kto jest personifikacją Lotaryngii. Proszę sobie wyobrazić, że oczywiście król Stanisław Leszczyński był na pierwszym miejscu, potem długo, długo nic, Schumann, twórca Europy Zjednoczonej, no i Anna Dark, która się całkiem niedaleko urodziła, także dopiero na trzecim miejscu, czyli można po prostu znaleźć swoje miejsce i po prostu on to zrobił.
Dziękuję. Myślę, że nikt nie wątpi w wagę króla Stanisława i ja przypuszczam, że bardzo wielu Polaków, którzy odwiedzają Nancy, dopiero wtedy zaczyna doceniać postać naszego monarchy i dlatego tak ważne są te relacje i kontakty z Lotaryngią, a także z Zweibrücken. To jest naprawdę dla Polaków coś ożywczego i coś ciekawego, kiedy mogą zetknąć się z kultem Stanisława Leszczyńskiego, jaki tam panuje. Oddaję głos panu Erykowi. Nie, to już bez pytania. To jest takie podsumowanie, to co jeszcze chciałbym. Podsumowanie to jeszcze bym powiedział o tym, że w przerwie krążyłem tutaj sobie po pomieszczeniach i dotarłem do czegoś, co mnie wzruszyło, do takiego pokoiku, który zapewne państwo, którzy jesteście w Rydzynie często, wiecie dobrze, o czym ja powiem. Dla mnie jestem pierwszy raz na ziemi leszczyńskiej i w Rydzynie, w związku z tym to jest dla mnie odkrycie. Ale to odkrycie spowodowało, że pomyślałem, że tego typu miejsc, jak właśnie ten pokoik, w którym jest zgromadzona cała historia tego miejsca, próba zbudowania opowieści, zbudowania historii, pokazania historii zarówno zamku, jak i okolic całego regionu. Tego typu miejsc w Polsce powstaje coraz więcej. Wrócę do tego mojego zdania z pierwszej wypowiedzi, że wyprostowaliśmy się i tego typu miejsca są też na to dowodem. Dobrze by było, żeby Polonia, o której pan konsul mówił, że w pewnym okresie postanowiła widzieć sukces wyłącznie w asymilacji jak najszybszej do środowiska Francuzów. Tak przynajmniej zrozumiałem tę wypowiedź o latach 40., 50. I zapomnieniu o tradycji i historii. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa droga, aby nie na sposób cepeliowski, czyli takiej cepeliady, która zdominowała przynajmniej w latach 70. działania Polonii francuskiej, którą obserwowałem. Ale też właśnie w kultywowanie tradycji kultury historii to jest bardzo, bardzo ciekawa droga do budowania wspólnoty także poza Polską. Tego mi wciąż brakuje. Mam wrażenie, że również w zakresie pracy z Polonią nadrabiamy jakiś mocno stracony czas. Dziękuję. Dziękuję. Oddaję głos panu konsulowi. Ja tylko kilka uwag jeszcze dodatkowych. Wracam do prostowania, ponieważ ja akurat mieszkam przez tyle lat w Lotaryngii, w miejscu, gdzie tego problemu ze skrzywieniem kręgosłupa Polaków nie miałem i nie zauważyłem. Wrócę na sekundkę do pani Tokarczuk i do Leszna. A mianowicie pan wspomniał piękny cytat i jestem prawie że pewien, że ten cytat w ustach pani Tokarczuk to powstał po przeczytaniu dzieł kogoś, kto mieszkał w Lesznie, Jana Amosa Kamieńskiego. To on pisał, wtedy tutaj był pan Leszczyński, Rafał, zarządzał tymi dobrami, on pisał, że żeby naród się był mocny, silny, to musi być wykształcony. Trzeba wykształcić chłopów, rzemieślników, trzeba wykształcić kobiety i młode dziewczyny. I uważam, że ten temat Leszno powinno wziąć się na barki i go ponieść troszeczkę dalej, bo jest naprawdę bardzo chłonnym tematem, a szczególnie teraz w czasach, kiedy jest tyle różnych rewolucji w edukacjach narodowych czy w edukacjach tego czy innego rodzaju, warto byłoby wspomnieć o tym pięknym liceum, najbardziej nowoczesnym na tamte czasy. On był prekursorem takiej szkoły jak szkoły Montessori, jak szkołę Korczaka. Po prostu mamy się czym pochwalić, a Leszno szczególnie. Także zachęcam, żeby Jan Amos Komeński był waszym ambasadorem, jeżeli chodzi o edukację. Druga sprawa to mój sąsiad z lewej strony.
mówił o współpracy polsko-francuskiej. Ta współpraca polsko-francuska jest mimo wszystko najłatwiejsza z wielu powodów. Pierwszy powód to to, że nigdy Francja i Polska nie toczyły żadnej wojny. Zawsze byliśmy razem. Czy to w sprawach napoleońskich, to w naszym hymnie narodowym mówimy o Napoleonie. Zawsze byliśmy, jest łatwo. A szczególnie w Lotaryngii. Proszę sobie, przypomnę Państwu historię II wojny światowej, tej części, której się najmniej mówi. Nie mówię o Normandii, tylko mówię o roku 40. W Lotaryngii broniły polskie oddziały. Polska dywizja, pierwsza dywizja grenadierów pod dowództwem generała Ducha, którzy pozostawili niezatarty ślad ich pobytu na tej ziemi. Proszę sobie wyobrazić, że mam książkę, którą napisał Francuz. Tytuł tych, właśnie o tych żołnierzach. Jest to książka, po prostu to są reportaże, wywiady z tymi żołnierzami, którzy przeżyli II wojnę światową, walcząc w oddziałach generała Ducha tutaj na wschodzie Francji. I proszę sobie wyobrazić, tytuł jest Długa droga, ale zaskoczył mnie podtytuł Naszym polskim żołnierzom w Lotaryngii. Francuz pisze naszym polskim żołnierzom. I proszę sobie wyobrazić, że w tych miastach, tam są ulice, tam się każdego roku odbywają wielkie manifestacje, wielkie uroczystości, tam wszyscy mówią o nich, o jak żołnierzach, jak rycerzach okrągłego stołu, którzy przyszli do końca, bronili. Oni wiedzą, że kiedy De Gaulle wygłosił przemówienie o niepodległości Francji 18 czerwca, to oni jeszcze walczyli. Dlatego Lotaryńczycy często mówią, myśmy nie słyszeli, co De Gaulle mówił, bo tutaj polskie karabiny tak głośno strzelały, że nie było słychać. Następną sprawą, która pozwala po prostu się czuć tak dobrze w tym regionie, to chociażby to, że w 1905 roku koncertował Jan Ignacy Paderewski. Wielki sukces odniósł. 4 lata później napisał operę Manru, która została odtworzona na deskach opery w Nancy pod batutą pani Marty Gardolińskiej, dyrektora muzycznego Opery Narodowej w Lotaryngii, młodej Polki, która jest dyrektorem. Mieliśmy, bo już teraz już i osoby, które tańczyły, i osoby, które śpiewały w operze, po prostu masę osób, które mają polskie nazwiska, które są Polakami, którzy tam odnieśli sukces. I nie pochylają głowy. Się czują normalnie, tak jak się czuli, i takie mają uznanie. Proszę sobie wyobrazić, że na jednej z głównych ulic tego miasta jest piekarnia. Piekarnia, która nazywa się Piekarnia u Gwizdaka. Gwizdak. Mają najlepszą bagietkę w całym Nancy. I wszyscy mówią, u Polaka. To już jest trzecie lub czwarte pokolenie tych piekarzy, którzy mają tą piekarnię. I wracają na koniec do pomnika Leszczyńskiego. Proszę przypomnieć, że to 35 lat po rewolucji francuskiej w państwie antykrólewskim przeciwko królom buduje się pomnik królowi i pisze się Król Polski i napis dobroczyńcy wdzięczni Lotaryńczycy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, oddaję głos. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy synami i córami wielkiego narodu. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości, natomiast w polityce i geopolityce nie ma sentymentów. To musimy zrozumieć, ani filantropii. I jestem głęboko przekonany, że zbyt długo i zbyt często umieraliśmy za waszą i naszą wolność. Czasami za naszą, przeważnie za waszą wolność. I o tym trzeba też pamiętać. Oczywiście możemy się odwoływać w sposób taki emocjonalny i w sposób uzasadniony oczywiście do różnych pięknych chwil, sytuacji, tradycji, ale na dorobek każdego narodu i każdego człowieka trzeba jednak patrzeć bez emocji. Zresztą nawet w trakcie dzisiejszej konferencji pan profesor w pierwszym wystąpieniu też mówił o samym Leszczyńskim. I to też nie zawsze były pochlebne słowa, tak, w kontekście jego relacji i związków na przykład ze Szwedami, czy ambicji jakichś osobistych. Ale oczywiście jest to postać, która może i powinna być symbolem współpracy polsko-francuskiej. Ja zresztą pamiętam, kiedyś napisałem w 2009 roku nawet taki artykuł Polak, Francuz, dwa bratanki, nie, czy nie Polak, Węgier, dwa bratanki. To tam pokazywałem na kilku przykładach, dlaczego warto te więzi kontynuować. No ale w tych doświadczeniach historycznych no, mamy również takie sytuacje jak
obchodziliśmy całkiem niedawno kolejną rocznicę wybuchu wojny światowej, gdzie też no, Francja, Wielka Brytania w określony sposób się też zachowały, tak, nie wywiązując ze zobowiązań sojuszniczych. Tak. Ale to nie o to chodzi, żeby sobie teraz przypominać różne sytuacje z historii, te dobre i te złe, i czym się kierował Napoleon i dlaczego w taki sposób to robił i czy jakie miał realne intencje, ale na pewno Stanisław Leszczyński może i powinien być symbolem współpracy polsko-francuskiej, tak jak Kościuszko-Pułaski czy dywizja eskadra kościuszkowskich lotników mogą być symbolem i powinni są symbolem współpracy polsko-amerykańskiej, tak jak współpracy polsko-rumuńskiej i pewnym takim zwornikiem może być, nie wiem, Lucjan Skupiewski, wiceprezydent Bukaresztu. Takich sytuacji jest bardzo dużo. Natomiast rozmawiając o czymkolwiek i my w Polsce to musimy coraz bardziej rozumieć, że no, polityka jest bardzo złożoną sprawą i tutaj nie ma miejsca na emocje. To trzeba spokojnie podchodzić i to, o czym ja mówiłem w pierwszej części swojego wystąpienia dzisiejszego, no, zawsze mieć na względzie interes narodowy. A i w interesie narodowym polskim oczywiście leży to, żeby dobrze współpracować z Francją na przykład. Dziękuję. Tak, szanowni Państwo, ja już kończąc, ja bardzo serdecznie też dziękuję, tak sobie pozwolę zacząć, za to, że Państwo tutaj jesteście, że przyjechaliście z Francji specjalnie na to spotkanie, że Państwo tutaj zostaliście, że są nauczyciele historii z leszczyńskich szkół. Jak Państwo widzicie, część sali wyszła, ja tutaj do niektórych prelegentów nawet mówiłem, że być może niewiele osób zostanie, ale to, że Państwo tutaj zostaliście, że jesteście, że prelegenci tutaj przecież przyjechali z odległych miejscowości. Pan prezes gnał tutaj z Torunia, przez Warszawę, wracając dzisiaj jeszcze do Warszawy, załatwienie pana redaktora. Zaproszenie, wiedząc jak jest rozchwytywaną osobą, też jest dla nas ogromnym zaszczytem. Pan konsul od samego początku deklarował tutaj przyjazd, więc to pokazuje, że jest sens organizować takie spotkania, że jest naprawdę potężne pole do współpracy. Państwo widzieliście, my sami byliśmy zaskoczeni, ja też Państwu przyznaję, nie kłamię. Ja nie wiedziałem, że pan dyrektor tak poprowadzi tą debatę tutaj związaną z cytatami, więc tak naprawdę tutaj nie było nic ustawionego. Cała ta debata, całe to spotkanie przebiegło naprawdę w sposób taki spontaniczny i każdy mówił to, co chciał powiedzieć, to, co myślał i to, co może przynieść wspólne korzyści w zakresie Leszna, w zakresie tej współpracy między różnymi podmiotami, ale także w zakresie tej współpracy między Polonią i tam na miejscu, ale także między nami, bo my też to deklarujemy. Pan konsul, wiem, że jutro ma spotkanie w pierwszym liceum. Mam nadzieję, że tego rodzaju spotkania, tego rodzaju debaty będą kontynuowane i będą przynosiły tak naprawdę korzyści, bo myślę, że przynajmniej w takiej sferze czynów, działań, spotkań, czegoś, że po nas zostaje, że coś tworzymy, coś odtwarzamy, pewne postacie przywracamy, że Państwo chcecie tutaj przyjechać i się pojawić, to naprawdę warto to robić. Ja wszystkim tutaj dzisiaj obecnym już w tym momencie, chociaż to jesteśmy dopiero w 1/4 wszystkich wydarzeń, które jeszcze jutro trwają, bardzo serdecznie dziękuję. Ja też dziękuję Państwu i dodam tylko, a właśnie żebyśmy tak optymistycznie skończyli, to chciałbym przypomnieć, bo jest z nami pani wicestarosta powiatu kościeńskiego, pani Dorota Słowińska, a w jej sąsiedztwie mieszkał Kajetan Morawski. 30 kilometrów stąd były minister spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa, a później minister czy dyplomata, to przede wszystkim rzecznik rządu na uchodźstwie przy de Gaulle. Zmarł w 1973 roku, ale do końca zabiegał jakby o losy Polaków, o Polonii za granicą. Wszystkie prezenty, które otrzymał od swoich przyjaciół dyplomatów, przekazywał Polakom. A na końcu jeszcze jakby jego dzieło, takie wielkie, monumentalne, to był dom pomocy dla emigrantów, przede wszystkim dla oficerów, dla żołnierzy, którzy zostali właśnie tak porzuceni po II wojnie światowej. Najpierw walczyli o Europę, tracili często zdrowie i tak dalej, a potem nie mieli z czego żyć. I udało mu się stworzyć takie centrum pomocy dla Polaków. I on zawsze mówił, że droga Polski to właśnie
musi być wspólna z Francją. Sam nazywał się frankofilem, a zawsze mówił o Polsce we francuskim sosie. I dlatego będziemy, myślę, następny raz wspominać oprócz Stanisława Leszczyńskiego też Kajetana Morawskiego, a to między innymi dlatego, że przygotowujemy też ze starostwem w Kościanie kolejne publikacje, które przypominają te postaci. Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że państwo polskie musi po prostu odbudować wśród Polonii zaufanie, tak? To znaczy, ponieważ ja na przykład, szanowni państwo, obserwowałem no, 20 parę lat temu, jak kształtowały się ruchy polityczne w Polsce, czy 30 lat temu, odbudowę różnych formacji politycznych, które mają sięgały korzeniami do II Rzeczypospolitej i wielu hochsztaplerów krajowych, tak, adresowało swoje działania do Polonii, która ułożyła też pieniądze, wspierała, a potem to nie najlepiej się kończyło, tak, po prostu. I dlatego dziś właśnie te działania, które realizuje pan minister Dziedziczak i to środowisko, one są próbą według mnie odbudowania wiarygodności państwa, które zapomniało o swoich najwspanialszych synach, tak, rozrzuconych po całym świecie i córach, którzy przecież tam nie wyjeżdżali w okolicznościach takich zawsze przyjemnych, tylko a to wielka emigracja jedna, a to siódma, a to wojna, a to emigracja zarobkowa po prostu z biedy, tak często. I to ja też podobnie przyłączam się do słów pana redaktora, że za to się należy podziękowanie władzy politycznej, że podjęła tą próbę odbudowania tej wiarygodności państwa u swoich najwspanialszych córek i synów. Jedno zdanie. Dobrze, jeszcze. Dobrze. Po prostu chciałbym również coś pozytywnego. W 1917 roku prezydentem Francji był Poincaré. Poincaré był lotareńczykiem. To on, jak pan z historii na pewno potwierdzi, podpisał ustawę o powołaniu polskiej armii we Francji, Armii Błękitnej. I ta Błękitna Armia przyjęła broń na placu Stanisława w Nancy pod dowództwem generała Hallera i stąd pojechała do Polski. Bardzo dobrze. Za co dziękujemy i gratulujemy tej inicjatywy również. No, ja też, żeby już zakończyć bardzo optymistycznie, to też dodam, żeby nikt nie wątpił w moje intencje. Ja przez niemal 20 lat kierowałem oddziałem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej i rozkwitała współpraca, także można powiedzieć, że jestem frankofilem. I bardzo dziękuję państwu za uwagę. Naszym uczestnikom debaty szczególnie, bo naprawdę bardzo była interesująca. Chciałbym też zaprosić państwa na 17 na spotkanie z autorem książki o Stanisławie Leszczyńskim, Krzysztofem. Dla pani tak. Ja podam. Dziękuję bardzo. Beata Maciejak, jestem Polką z Francji, 25 lat w Paryżu. I właśnie chciałabym się wypowiedzieć, odnieść się do paru wypowiedzi państwa. Mianowicie jestem polonistą z zawodu i chciałabym tutaj właśnie stwierdzić, że pisałam pracę magisterską na temat na Uniwersytecie Warszawskim, na temat języka skupisk polonijnych okręgu Calvados we Francji. Więc takie zjawisko właśnie języka polonijnego istnieje i przez ten fakt, że pisałam pracę magisterską na ten temat, musiałam się zapoznać z historią Polonii, a także z różnymi zjawiskami socjologicznymi z tym związanymi. I chciałabym zauważyć, jeśli państwo może mają inne zdanie, może moja wiedza historyczna jest zbyt mała, że ja bym zakwalifikowała Jana króla Leszczyńskiego Stanisława raczej jako wygnańca niż emigranta, ponieważ jego decyzja o wyjeździe z Polski nie była decyzją wolną. Jest to Polak, który do końca pozostał Polakiem, mieszkał za granicą, ale był wygnańcem.
To jest jedna uwaga. Inna uwaga to taka, że Polacy we Francji są tak różni w zależności od tego, kiedy przyjechali do Francji, w zależności od fal, tak zwanych fal emigracyjnych i pokoleń emigracyjnych, czyli są Polacy we Francji, dalej jest pierwsze pokolenie polonijne, drugie pokolenie polonijne, trzecie pokolenie polonijne i jest różny poziom integracji ze społeczeństwem francuskim. Społeczeństwo francuskie wywiera na nas dużą presję, tak abyśmy się integrowali, a tak naprawdę asymilowali z Francją. I inteligencja zazwyczaj asymiluje się szybciej, ponieważ to daje poczucie, to daje możliwość awansu społecznego w sensie pracy w zawodzie. Także środowisko Île-de-France, czyli basenu paryskiego, jest inne niż lotaryńskie i inne jest środowisko jeszcze północy Francji, gdzie właśnie jest ta wspólnota, potomkowie emigrantów sprzed wojny. I powiedziałabym, że właśnie w Île-de-France, w cenie paryskim, ta emigracja obecna to jest emigracja robotnicza, górą, w sensie ci Polacy, którzy się czują Polakami, którzy są jakby właśnie wśród Polonii, to jest raczej emigracja robotnicza. Raczej, natomiast dla inteligencji jest mało miejsca. Chciałabym tu właśnie podkreślić to, że właściwie inteligencja nie ma dla nas miejsca. Nie ma dla nas miejsca. W sensie możemy sobie powiedzmy pogadać, porozmawiać, ale jeśli chodzi o taką rzeczywiście przywódczą rolę, to możemy o tym zapomnieć. I mówi się o lobby polskim. Myślę, że we Francji jest to bardzo trudne, żeby stworzyć tak zwane lobby polskie. Nie będę się wypowiadać w szczegółach na ten temat. Pozostawię innym kolegom, koleżankom. Dziękuję. Ja też dziękuję, a to świadczy o tym, że jeszcze mamy dużo do zrobienia. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Dziękuję także moim gościom. Było mi bardzo miło. Dziękuję za wspaniałą dyskusję. Dziękuję.